Dzień dobry, drogie siostry i drodzy bracia. Pragnę was dziś pozdrowić serdecznie w ten wtorkowy, piękny poranek z Wodzisławia Śląskiego. A moje pozdrowienia chcę zawrzeć w słowach Pisma Świętego, które mamy na dzisiaj wyznaczone w naszej książeczce z Biblią na co dzień. Na dzień 4 lipca 2023 roku czytamy słowo ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza. W 26 rozdziale jest tak napisane: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. A w drugim liście do Koryntian, w 1 rozdziale czytamy: tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. Mamy także dzisiaj myśl księdza Jana Motyki. Jezus przyniósł światu pokój, którego świat dać nie może, bo go nie zna. Jezus wniesie ten pokój i do domu Twego, jeśli Słowo i Duch Jego będą w nim panowały. Z czym kojarzy wam się pokój? Można by dzisiaj tak trochę żartobliwie powiedzieć, że kojarzy się z pomieszczeniem, czy też z pięknym, malowniczym miasteczkiem na Opolszczyźnie. Jednakże nie o takim pokoju chcemy dziś rozmawiać. Pokój to stan naszej duszy. Kiedy trwamy w pokoju, odczuwamy wewnętrzne przeświadczenie, że nasze życie biegnie odpowiednim torem, bez względu na okoliczności, których doświadczamy. Nasz umysł odpoczywa, nasze serce nie poddaje się lękom. Niestety, zbyt często pokój w naszym życiu przybiera postać nieuchwytnego motyla. Za wszelką cenę próbujemy go złapać, ale on wciąż wydaje się być poza naszym zasięgiem. Jednakże wewnętrzny pokój, moi drodzy, przychodzi tylko wtedy, gdy decydujemy się polegać na Słowie Bożym. Innymi słowy, tylko Bóg może dać nam pokój, a tego płochliwego motyla odnajdujemy na każdej stronie Pisma Świętego. Mówiąc obrazowo, ten motyl nieuchwytny przyczaja się na każdej stronie Pisma Świętego, a dziś w jednym z proroctw Izajasza. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Oto jest dzisiejsze zapewnienie. Słowo stały, moi drodzy, oznacza coś, co zachowuje swoje położenie pomimo działających sił. I to jest właśnie nasze zadanie. Na przekór wiatrom życiowych okoliczności cały czas patrzeć na Boga, bo wtedy On zachowuje pokój dla Ciebie i dla mnie. Bóg nas wspiera, obdarza swoim pokojem, gdy całkowicie Jemu zaufamy. Wiem, że żyjemy w świecie obietnic i każdy dzień przynosi nam jakieś nowe, które nie zawsze się wypełniają. Ale obietnica o Bożym pokoju jest pewna, bo Pan Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Pomyśl teraz, droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, o jednej rzeczy, która Cię niepokoi i wprowadza zamieszanie do Twojego życia. Powierz ją Panu Bogu. Pozwól, by ten motyl, którego tak długo próbujesz złapać, sam usiadł na Twoim ramieniu. Życzę wam, drodzy,
dobrego dnia. Dnia pełnego Bożego pokoju. Dnia spokojnego, w którym będziemy mogli odczuwać Boże błogosławieństwo. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.